No i oglądamy wasze akcje z odcinka drugiego. Paweł Kawka na pierwszy ogień. Paweł Kawka, który powraca po dłuższej przerwie, wziął udział w levelu niższym. Tutaj bez problemu. Ten niższy level w tym odcinku drugim miał naprawdę proste według mnie zadanie, bo można było to dobrze rozłożyć, na przykład Htatw bardzo prostym dwukołowcem, Latwa prawie każdy, kto gra dłużej niż 2-3 miesiące, każdy potrafi, a ten trzeci to już jest taka kwestia nieco szczęścia, nieco właśnie tego pobawienia się właśnie w Variety, no bo to jest progresuj, progresuj, czyli jednak chcę was zachęcić do tego, żebyście challenge'owali samych siebie, żeby to nie było na zasadzie powtarzania tego, co wy już umiecie. Tutaj Marcin Handzełko, bez większych kłopotów, często mówię bez większych kłopotów, a to po prostu było bez żadnych kłopotów. Marcin Paruch, spoko, Latwik, miękki styl i Htatw na koniec, spokojniutko. No i akcja specjalna, to był jakiś stal, w tym wypadku to jest Solstal, nie ma problemu, ty to potrafisz, więc przechodzimy dalej. Marek Jaworski zaczął od Solstala, chciałem powiedzieć Topstala, od Solstala, jeszcze takie pypnięcie piłki. No i teraz mamy R, to był bodajże Latw, nie wiem, nie widziałem, tak, to był Latw, Htatw, no, czyli tak jak mówię, czyli przeważnie ta dwójka tradycyjna, klasyczna, czyli Latw, Htatw, Htatw najłatwiejszy według mnie. I tutaj co się porobiło? Creativity Style, tutaj prawie praktycznie genialny set już się zapowiadał, tylko że Mateusz, proszę zobaczyć, co ja musiałem tutaj robić. On przez 2 minuty robił kapki, żeby podbić Magellana. I nagle cały czar tej pierwszej akcji prysł. No dobra, zrobił tego Magellana. Mówiłem, że można żonglować ile się chce. Dlatego właśnie takie wyzwanie, żeby w kapkach zrobić. Więc tych kapek mogło być miliard, ale no kurczę, nie sądziłem, że ktoś weźmie to tak bardzo do siebie. Tutaj Kasper Tutek szybko, od razu zrobił te dwójki. Nie patyczkował się, nie ma co, no on wykłada na stół, wsuwa w siebie i już gotowy do akcji. No i nie ma zbędnego gadania. No i headstall. Kamil Miszczal, tutaj trzeba pochwalić przede wszystkim za te bodajże Htatw, coś takiego, czyli ten out. No, czyli out. Powariował, nie szedł na łatwiznę i tutaj jeszcze Bicki. Bardzo fajne takie detale, takie freestyle'owe zacięcie. Duży plus dla Kamila, nie tylko za variety, za różnorodność, ale również za te smaczki. Smakowicie smaczki. I Janek Szymczak. A ja sobie kolację zaraz zjem. No i ten, tutaj nie ma problemu, ten site jeszcze tak sobie zakręcił tą piłkę wokół głowy, taki roller coaster number 4. Kiedyś myślałem, że te rolery się wylicza, że są różne rolery podpisane. Luki w jakimś materiale na Red Bullu 2010 powiedział roller coaster number 4. A ja takie, what the fuck? To jak wygląda number 3, 5 i tak dalej. Tutaj Christian Firlej był przed chwilą. Tam pierwsze kółko, takie trochę niedociągnięte, ale załóżmy, że jest ok. Kacper Wieczorek. Szkoła. Czerwony tartan. Klasyka. I Magella na koniec. No, chciałem powiedzieć już bez większych kłopotów, ale muszę się kontrolować. Z łatwością mu to wyszło. No i tutaj jak go odchylił. Ale ma tego Kisbola. No, miał nie złapać Kisa. Wiele osób wybierało właśnie Kisbola albo Nistola, bo Nistol to był chyba najłatwiejszy z tych stali. Ale to wyższy level wybrał Nistola, bo tutaj wiele osób wybierało Kisbola albo Solstala. Tutaj Dziobuś, prościzna dla niego, chociaż tutaj takie zawahanie z tą kapką, ale chyba dla pewności chciał mieć tego Magellana, tamten stosik piłek, ja widzę ten stosik piłek, fajnie to wygląda. No, tutaj fajnie, Solstal oczywiście pokazał, że potrafi Solstala, ale jeszcze sobie przełożył nogę na ostol, dobrze wygięty Dziobuś. Kamil Daniuk, on w poprzednim odcinku bodajże dostał punkt za styl. Teraz ten lat trochę mu już widzę uciekł.
Z tego... O, ale chtat, kurczę, jak zamiata tymi nogami. Ale jakość materiału, już wspominałem w poprzednim filmie, że ta jakość, no, można zawsze poprawić. Tutaj oddalony tak bardzo jest Kuba Komorowski. Chtat, piękniutko, mięciutko. No, pozwalaliście sobie na te kapki, wykorzystywaliście je jak należy. Tutaj coś pouciekał, ten Magellan przy kapkach, ale opanowane, spokojnie. Aha, byłbym zapomniał. Nie ma w tym materiale akcji dwóch osób, które wrzuciły swoje klipy. Nie ma Mateusza Pichana, który z jakiegoś powodu wyciął kapki po ostatniej dwójce. Nie wiem. Wiecie, zasady Super Bowla są takie, że trzy kapki, żeby uznać trik za opanowany. On wyciął od razu po latwie. Więc Mateusz, jeśli mi podeślesz całą akcję, taki raw clip, czyli surowy, bez żadnych cięć, i tam będą te kapki, to ja ci to zaliczę i dostaniesz te punkty. Ale no, nie mogłem tego wrzucić do filmu, no bo nie było tych kapek, tak? To nie wiemy, czy trik został podbity. I tutaj Maciej Bernacki, swoją drogą, tak abstrahując, pobawił się w Sagami Around the World. Bardzo ciekawy trik. Cieszę się, że ktoś tak się tak pokombinował, w ogóle gripem grał. I tutaj, kurczę, pretendent do punktu za styl. Ten lat taki wyciągnięty, ale Olek Stępień, kurczę, naprawdę równo to wszystko wygląda. Chociaż te podbicia przy tych końcówkach, no ja nie wiem, no... Jest okej, okay, ale chyba w poprzednim odcinku dostałeś punkt za styl. W tym jeszcze przejrzę wszystkie klipy i pod filmem macie wymienione osoby, które otrzymały ten punkt za styl. Tutaj Michał. Aha, i druga osoba. O, znowu był ten trik, czyli dwa do zewnątrz. Też fajnie, że kombinujecie z trudnością. Solstal. Drugiej osoby, której nie ma, to Alex Opara. Ale Alex, ty się nie bój, nic. Twoja akcja jest zaliczona. Problem był z tym, żeby ją pobrać. Na trzech różnych konwerterach próbowałem i nie wyszło. Nie wiem, uznałem, że już nie będę się za bardzo bawił, bo w ogóle wy musicie uważać z muzyką, bo wy bez sensu dokładacie jakąś muzykę do tych klipów, ponieważ często konwertery wariują w momencie, kiedy jest jakiś dobry beat, który ma prawa autorskie, i w tym momencie ja się muszę bawić w pobieranie tego razy 10, więc klip, który po prostu ma dźwięk kapek, no bo widzicie, ja i tak w tych materiałach wyciszam, usuwam kompletnie muzykę, którą wy dodajecie. Ja wiem, że być może część z was chce mieć te akcje dla siebie, w sensie na YouTube'a sobie wrzucacie, więc chcecie, żeby było jakieś tło muzyczne. Ja to rozumiem, ale wiecie, jak ja i tak to usuwam, no to jeśli nie musicie, nie dodawajcie muzyki. Będzie łatwiej dla mnie i dla was też. Dobra, trochę ominąłem, to był Denis. Teraz jest Balcerak, Dominik, Magellanik, Niebieskie Pumy, Team Geist, Pokój. Tutaj już akcję Dominika widziałem i tutaj bardzo ładnie wykonane Yusuke. To jest taka ładna pozycja właśnie z Yusuke, pełna kontrola. Spokojnie wykonana akcja. Sebastian Jabłoński walczy tutaj, mimo że jest takich skromnych gabarytów, drobny jeszcze chłopak, to walczy tutaj z tymi dwójkami i widać, że udało mu się. Nie wiem, czy on tak się zasłonił, bo słońce go raziło, czy to była taka radość, celebracja. Karol Dziura. I tutaj już wkraczamy na level dla zaawansowanych, którzy mieli trudne wyzwanie. Trudne, no nie oszukujmy się, ale wielu z was przyzwyczaiło się, że te punkty za czas to się dostaje tak, o... Pstryk, no tak średnio mi to pstrykanie wychodzi. Ale kurczę, to jest seria progresu. O, tu ładne Yosuke, też takie fajne. Ale to jest seria progresu, no i tutaj trzeba jednak jakichś wyzwań, które wiecie, wyzwanie z natury powinno być wyzwaniem, a nie rutyną. Prawda? Ile mi tutaj czasu zostało? Jest 9:30. No, Grzesiu Noworolnik, Clipper i Wistol, złapany. Parę osób się zdecydowało na Faustala, ja się bardzo z tego cieszę. Faustal fajnie, tylko że się tutaj obrócił w międzyczasie i zamknął kółeczkę. Ja to kółeczko jeszcze zostawiłem. Miłosz Stopiński, Achmatwy, no i Dragon Stall. Miłosz w ogóle wrzucił na początku Jordana,
Doceniam, ale Jordana na kanale jeszcze nie było. Prawdopodobnie w wakacje będzie, jak w końcu go wykonam poprawnie, bez żadnej pomocy, bez asekuracji. Ale dograł Dragona, więc nie ma żadnego problemu. Tutaj Kacper poszedł w Alatwie, chociaż chyba zamknął Achmatwem. Tak, Achmatwem zamknął, dobrze pamiętałem. I tutaj Kizbol. Wspominałem o tym, że decydowaliście się często na Kizbole. Fajnie, ładnie złapane. I tutaj, no, lokacja świetna. Fajnie to wygląda, ładna. Ładna akcja od razu jest przez to, że jest dobra jakość sprzętu. Fajna lokalizacja, jeśli chodzi, no bo to jest Pałac Kultury. No i oczywiście akcja sama w sobie też stylowa, Piotr. I tutaj Michał tak węgłowski, to jest w ogóle śmieszne, bo on tutaj kontynuował to combo i był jeszcze czwarty, chyba Alatw albo Achmatw, ale miało być, zadaniem mówiło, że trzy mają być. No i tutaj macie zadanie na dzisiaj, level niższy wykonuje połówkę, czyli crossa z 1,5 NT, czyli na przykład cross matw NT, cross abbas NT, albo na przykład może być amatw abbas NT, to już w zależności od tego, czy chcecie się tak bardzo bawić. Wyższy level wykonuje po prostu 3 NT, 3 no-touche. Mogą być 3 tatwy NT, 3 atatwy NT, amatwy NT i dopuszczam wyjątkowo takie rzeczy jak 3 Teemo around the world, tylko że w NT. Czyli po prostu 3 no-touche musicie wykonać. I zadanie specjalne również jest lowerowe dzisiaj, tylko że dotyczy Ironmana. I tutaj prawdziwy Ironman superbolowy, czyli Filip Łukojko, ma dla was akcję. Level niższy wykonuje combo z 10 trików, z tym że level niższy może korzystać z crossów, atwów, no i właściwie tyle. A level wyższy musi wykonać, level niższy wykonuje od 7 do 10 trików, level wyższy trików od 17 do 23, czyli celujecie w 20, ale można się o te 3 szarpnąć, w sensie do tyłu albo do przodu, bo jeśli ktoś ma problem z liczeniem na przykład, tak? Okej, to już w sumie wszystko. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące wyzwań na ten tydzień, zadawajcie je w komentarzach. Ja od razu będę na wszystkie odpowiadał. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.